Uwaga, uwaga, panowie! Czas zaczynać. A żeby zacząć, potrzebujemy wszyscy przyjść tutaj. I słuchajcie, od razu wam mówię, wybraliście złe miejsca. Tam z tyłu jest lipa, więc chodźcie od razu bliżej. Zapraszam. Nie ma stania z tyłu. Sami swoi. Sami faceci głodni Boga, jak wierzę. Także chodźcie, chodźcie, chodźcie bliżej. Słuchajcie. Nie róbmy tego sobie i zespołowi, żeby musieli patrzeć w te dziury. Chodźcie bliżej. Chodźcie, zapraszam. Poczekamy, zanim zaczniemy. Nie stójcie w krzesłach, panowie, prawa, chodźcie bliżej. Z lewej. Bliżej, bliżej. Ja mogę tak długo, ale wiem, że tu przyjdziecie. Chodźcie, panowie, bliżej. Okej, słuchajcie. Kochani, zanim zaczniemy, Pan Bóg włożył coś w moje serce i chce się z wami tym podzielić, co wierzę, że nas nastroi właściwie na ten czas przed nami. Nastroi nasze serca i wiecie co? Dzisiaj słuchaliśmy o lwie i słuchaliśmy o baranku. I słuchaliśmy o tym, że bezpośrednim usposobieniem, jak jest Pan Jezus Chrystus. Nie wiem jak wam, ale mi czasami trudno porównać do samego Chrystusa. Zawsze czuję się taki, wiecie, mimo wszystko taki, no niegodny tak naprawdę. I w pewnym sensie nie jesteśmy godni, a jesteśmy godni dzięki Niemu. Ale chcę wam powiedzieć, że gdy modliłem się o ten czas, Pan Bóg mi powiedział, powiedz o Szczepanie. Powiedz o Szczepanie. I wiecie co? Pan Bóg pokazał mi, ja zacząłem czytać tą historię. I słuchajcie tego. Wierzę, że Szczepan był uosobnieniem lwa. Był uosobnieniem lwa, bo gdy zaczęto go oskarżać, on był gotów, aby powiedzieć prawdę oskarżycielom prosto w oczy, o tym, że oni nie uszanowali proroków, o tym, że oni przez całe życie mijali się tak naprawdę z tym, co Pan Bóg dla nich przygotowywał. I wiecie co? Ja chcę być jak Szczepan, chcę być jak lew, który jest gotów powiedzieć, co trzeba. Ma odwagę powiedzieć, co trzeba, kiedy trzeba. Ale we właściwej postawie serca. Bo wiecie, co dalej się wydarzyło? Gdy Szczepan mówił im tą prawdę, dawał im możliwość tak naprawdę skonfrontowania się z tym, co ich ojcowie i oni czynią, jak nie słuchają głosu Boga, przyszło ponieść mu za to cenę. Wiecie, jaką cenę? Z rąk tych ludzi, po tym, jak Szczepan do nich przemawiał, został ukamienowany. Został ukamienowany. Stał się barankiem. Został ukamienowany za to, co mówi. Posłuchajcie, co on wypowiada w tamtej chwili. Dzieje apostolskie, 7 rozdział, 59 werset. Kamieniowali tam Szczepana, który wezwał imienia Pana i mówi: Panie Jezu, przyjmij mego ducha. A gdy upadł na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im tego grzechu. I po tych słowach zasnął. I wiecie co? Z jednej strony odwaga lwa. Odwaga lwa, która jest dla mnie i dla Ciebie. Jeżeli Szczepan mógł, to Ty też możesz. A oprócz tego, miłość baranka. Panie, nie policz im tego za złe. Wiecie, kto wypowiedział te słowa wcześniej? Jezus Chrystus, podczas tego, jak był ukrzyżowany. Odwaga i miłość baranka do ludzi. I dzisiaj mnie i Ciebie, droga do pełnej męskości, dzisiaj mnie i Ciebie Bóg wzywa do tego, aby być jak lew i być jak baranek. I wiecie co? I gdzie szukać tej siły u Szczepana? I aby tego dojrzeć, cofamy się w jeden rozdział wcześniej, do 6 rozdziału, a tam pisze: A gdy wszyscy zasiedli po to, aby oskarżać Szczepana, w wysokiej radzie utkwili w nim wzrok. Uderzyło ich, że jego twarz przypomina oblicze anioła. Jego twarz jaśniała. Jego twarz jaśniała. Stąd była w nim siła. A wiecie, skąd bierze się blask? I aby to odkryć, cofamy się do Księgi Wyjścia, gdzie Mojżesz stał na górze, odbierał Boże przykazania, stał w obecności Boga i gdy zszedł do ludu Izraela, jego twarz jaśniała. Bo przebywanie z naszym Bogiem sprawia, że nasza twarz zaczyna jaśnieć. Zaczynamy przypominać Jego i stajemy się jak lwy i baranki. Jeśli jest to Twoim pragnieniem dzisiaj, to wznieś swoją dłoń i powiedz: ja chcę być lwem i barankiem. Ja wierzę, że dzisiaj Bóg wzbudza nas głód męskości do tego, aby mieć odwagę i siłę, gdy przyjdzie moment. I do tego, aby mieć miłość do każdego, do kogo będziemy mówić. Aby przychodzić i móc powiedzieć: Panie, nie policz im tego za złe. Co z tego, że dostanę kamienie? Co z tego, że oberwę? Ale z blasku Twojej chwały będę czerpał siłę z obecności. I kochani,
Będziemy stać w obecności Bożej, uwielbiając Go dzisiaj. Ale mam jeszcze coś dla was. Tu był taki plecak. Poproszę go, albo ja sobie go wezmę. Słuchajcie. Nikt z was tego nie powtórzy mojej żonie. Kocha mnie strasznie. W naszym życiu doszło teraz do pewnej zmiany. Mamy syna, mamy mniej czasu na wszystko. Nie zdążyłem dzisiaj zjeść obiadu, przyszedłem tutaj głodny. I ona jedną minutę, którą uchwyciła między przewijaniem małego, a tym, żeby go uspać, włożyła mi do torby pewne rzeczy, abym nie był głodny. I wiecie co? Pokażę wam, co to jest. Ona wie, że idę na męskie uwielbienie. I dostaje kubusia. Dostaje wafle ryżowe jogurtowe. Dostaje jogurt z owsianką, żeby się najeść na obiad. I wiecie co? Jeżeli ktoś z was dzisiaj przyszedł głodny Boga i ma zamiar zadowolić się takim czymś, to pomyliłeś miejsce. Przyjdź tutaj głodny mięsa. Przyjdź tutaj głodny obecności. Przyjdź tutaj głodny Jego blasku, aby twoja twarz zaczęła jaśnieć. I abyś był gotów jak Szczepan stanąć w odwadze i prawdzie. Abyś był gotów jak Szczepan ukochać twego bliźniego, kiedy będzie trzeba. A wszystko to z obecności Bożej i stania w Jego chwale. Więc nie ma drewniactwa. Jest tylko głos dzisiaj męskiego ludu, który jest gotów oddać wszelką chwałę. I chce, aby wstąpił Duch Święty na to miejsce. I zanim zaczniemy śpiewać, zacznijmy wołać o Ducha Świętego na to miejsce, aby rozpalił nasze serca. Duchu Święty, tak ogłaszamy, że to jest Twój czas, kiedy będziesz zaspokajał nasz głód w Twojej obecności, kiedy będziesz wypełniał nasze serca odwagą, jak lwa, że będziemy potrafić ryczeć i będziemy wiedzieć, z kim ryczymy. I nasz głos będzie słyszalny, bo Twoja ofiara jest głosem słyszalnym dla innych. I Panie, wołamy ponad wszystko o miłość, jaką miał baranek, aby wypełniała nasze serca do ludzi wokół nas. Panie, przyjdź Duchu Święty dzisiaj, wypełnij każde głodne serce. Ty widzisz te wniesione ręce. Chcemy Ci wyciągać nasze ręce w stronę nieba. I ten czas nie będzie zwykłym czasem uwielbienia, ale będzie głodem naszych serc do tego, aby doświadczyć pełnej męskości, aby stać się jak Ty, Panie. O, chwała Tobie, Panie, uwielbiajmy Boga, Jemu chwała.
jesteśmy wyzwoleni. Przywrócił życie nam. Dziś odbieramy wolność. Bóg wygrał bitwę tą. Jesteśmy wyzwoleni. Przywrócił życie nam. Chwała Ci, Jezus, Twoja cudowna ofiara. Halleluja. Co dziś ukryte jest,
Moim szczęściem jest przy Tobie być. Największym szczęściem. I poznawać głębie myśli Twych. Odnawiasz umysł mój i serce. Ty odnawiasz mnie. By we mnie Ciebie było więcej. Śpiewajmy, odnawiasz umysł mój i serce. Odnawiasz umysł mój i serce. By we mnie Ciebie było więcej. Odnawiasz umysł mój i serce. By we mnie Ciebie było więcej. Niech to będzie nasze wyznanie, bądźmy głodni Boga. Odnawiasz umysł mój i serce. Bądźmy głodni Jego obecności. By we mnie Ciebie było więcej. Jesteście ludem nabytym, narodem świętym, królewskim kapłaństwem. Kapłanie, nie myślę, że tak może powiedzieć Pan, ale tak mówi Pan. Odbuduj swój ołtarz modlitwy w domu. Odbuduj ołtarz modlitwy, słowa. Zaniedbany ołtarz. Odśwież. Stań przy nim. Bo chcę, żebyś nie tylko był kapłanem w własnym domu, ale kapłanem w miejscu pracy. Ale abyś był kapłanem na ulicy. Aby Ciebie każdy mógł poznać. Oto idzie sługa Boży. Oto idzie kapłan. Oto idzie ewangelista. Odbuduj swój ołtarz, mówi Pan. Odbuduj swój ołtarz, ja odbuduję Twój dom. Odbuduję Twoją rodzinę. Ja wzbudzę tych, którzy pójdą za Tobą. Mówi Pan. Amen. Chwała Boże, chwała Ci Jezus. Halleluja. Chwała Tobie, Panie. Chwała Ci, Jezu. Chcemy być bliżej, Panie. Chcemy Cię poznawać głębiej. Chwała Ci. Niech się wzniesie modlitwa na tym miejscu. Chwała Tobie, Panie. Uwielbiony jesteś, Jezus. Tak potężny jest nasz Bóg. Zapraszamy Cię.
Bóg daje mi takie słowo do trzech mężczyzn: Andrzej, Grzegorz, Mateusz. To nie znaczy, że innych może to nie dotyczyć, ale szczególnie dziś Bóg mówi do was, że chcę nauczyć Cię mojej miłości. Ponieważ kiedy przychodzą trudne momenty i czujesz, że zawodzisz, popełniasz błąd, nie znając tego, jak bardzo Cię kocham. Kiedy upadasz, kiedy przychodzą trudne chwile do Twojego życia, Ty uciekasz ode mnie. A ja wtedy stoję i wzywam Cię i wołam Cię po imieniu, abyś właśnie wtedy, kiedy upadasz, abyś przyszedł do mnie. A Ty czekasz, kiedy to negatywne uczucie upadku zniknie i wtedy wracasz. Ale chcę Cię nauczyć, abyś kierował się wiarą w moją miłość i kiedy upadniesz, to abyś właśnie wtedy szedł do mnie, pomimo że całe Twoje wnętrze będzie co innego mówiło, będzie mówiło, że nie możesz, że zawiodłeś, że rozczarowałeś. Właśnie wtedy przychodź do mnie, właśnie wtedy, kiedy całe Twoje wnętrze mówi, jak bardzo źle postąpiłeś, właśnie wtedy będziesz uczył się mojej miłości. I kiedy przyjdziesz do mnie, chociaż Twoja dusza będzie działała przeciwko temu, wtedy zobaczysz, że ja ciągle jestem i ciągle Cię przyjmuję. I tych upadków będzie mniej, ponieważ będziesz uczył się siłę czerpać z mojej miłości, a nie z własnych postanowień poprawy. Każde postanowienie poprawy jest dobre, kiedy jest oparte o moją miłość, a nie o Twoją własną siłę, która będzie działać tak długo, dopóki nie przyjdzie kolejna pokusa i znowu upadniesz i znowu przegrasz. Myślę, że to jest ważne, żeby to uchwycić. Ponieważ my, mężczyźni, nie lubimy udawać i kiedy upadamy, wydaje nam się, że nie jesteśmy godni, aby przyjść do Boga. Wydaje nam się, że jesteśmy wtedy dwulicowi. Właśnie wtedy przychodź. Właśnie wtedy przychodź. O, Jezus. Spotkałem Cię. Nie powodzę mych dzień za mną szedł. Nie wiedziałem już jak ukryć Cię. To był mój grób. Aż spotkałem Cię. Wezwałeś i z grobu wyrwałeś mnie. Odeszła ciemność, światłości znalazłem się. Ty mnie wezwałeś i z grobu wyrwałeś mnie. Odeszła.
grzech pękł pod ciężarem Twojej chwały. Nie miałem domu ani schronienia, a dziś wiem, w niebie z Tobą będę mieszkać. Złamaną duszę Ty uleczyłeś, to Twa miłość jest moim powietrzem. Dzisiaj ma przyszłość otwarte oczy, bo Ty wezwałeś mnie. Z grobu wyrwałeś mnie, odeszła ciemność, światłości znalazłem się. Ty mnie wezwałeś, z grobu wyrwałeś mnie. Odeszła ciemność, światłości znalazłem się. Panowie, jak wielu znam, Jezus ratował życie. Komu? Jest! Mam takie wrażenie, naprawdę wiem o tym, że wielu z nas, kiedy oddawało swoje życie Jezusowi, miało wielkie marzenia, wielkie plany. Kto chciał być ewangelistą, kto chciał zwiastować Ewangelię na ulicy, kto chciał się modlić, aby Jezus działał w jego życiu, aby ludzie zostali uzdrawiani, ale przyszedł diabeł i zabrał te marzenia. Czy tak mieliście tak, albo tak macie? Ja tak miałem. I dziś Bóg przyszedł i mówi: diabeł, nie może ci rozkazywać, że się nie nadajesz. Bóg mówi w swoim słowie, że się nadajesz, że właśnie ty się nadajesz do tego, aby być wielkim ewangelistą, aby być tym, który może uzdrawiać w imieniu Jezusa, aby być tym, który będzie idealnym, wspaniałym mężem dla swojej żony. Amen? Chcecie takimi być? Jak chcemy, to jest ten czas teraz, panowie. Ja wiem, że to jest ten czas. Ja bardzo pragnę, aby Bóg poruszał się w moim życiu, abym był właśnie tą osobą, o której mówił Leszek, o której mówił Matt, abym miał serce lwa, ale abym też miał miłość do innych, do ludzi, abym też kochał innych ludzi, abym kiedy przychodzą ludzie z złym słowem, ja dla nich miał coś dobrego, pozytywnego, bo taki jest nasz Bóg, taki jest Jezus, amen? Jeżeli chcesz być taką osobą, bo ja bardzo pragnę, ja miałem wielkie marzenia i gdzieś zostawiłem je w cieniu, bo przed diabłem powiedział tak: ty się nie nadajesz. Ty chcesz tam coś robić, mówić. Stary, ty się do tego nie nadajesz po prostu. Możesz parę razy mówić, że się nie nadaje, a mimo to wyprowadził lud z Egiptu. Mimo to Bóg go użył, amen? Jeżeli chcesz być takim, to proszę się tak jak ja teraz. Módlcie się razem ze mną. Ja klęknę, bo bardzo pragnę, aby Bóg poruszał się w moim życiu. Bardzo pragnę, aby Bóg przyszedł i dotknął się mojego serca. Nasz Panie, dziękujemy za to, że jest Bóg miłość. Że jesteś, Panie, niewinnym barankiem, który umarł za nas, który przyszedł na świat, aby oddać za nam swoje życie. Ale też jesteś lwem i dajesz nam odwagę, dajesz nam zwycięstwo, powołujesz nas do tego, abyśmy byli kapłanami. Powołujesz nas do tego, Panie, abyśmy byli odważni, abyśmy mieli lwie serce, Panie, abyśmy nie zawodzili, że jak przyjdzie dzień próby, to abyśmy, Panie, byli odważni. Koniec ze słomianym chrześcijaństwem. Koniec z tym, Panie, że kiedy przychodzi coś złego, my odsuwamy się w cień. My chcemy być jak Ty, bo jesteśmy powołani do zwycięstwa, bo jesteśmy powołani do wielkich rzeczy w Tobie, Panie. Bo Ty dajesz nam odwagę, Ty dajesz nam łaskę i Twoja chwała jest nad nami. I niech tak będzie w imieniu Jezusa. Niech każdy mężczyzna na tym miejscu dziś odbierze od Ciebie nowe powołanie, nową siłę, zachętę do tego, aby w swoim miejscu, w swoim kościele, w domu, w pracy był tym, który prowadzi, był tym, który nigdy nie zawodzi dla Twojego imienia. Amen. 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 Drogę zagradza wciąż.
choć nic nie zmienia się. Bitwa wygrana jest. Ty nie zawiodłeś nigdy mnie. Zawsze ten sam. Wielka jest wierność Twa. Wierność Twa. Wciąż troszczysz się. Zaufał Ci. Ty nigdy nie zawiodłeś mnie. Nie zawiodłeś mnie, Panie mój. W końcu nadejdzie dzień. Słowo wypełni się.
obiecałeś. Nie zawodzisz, nie zawiodłem. Mamy zbawienie. Nie zawiodłem. Mamy cudowną ofiarę. Imię Jezus. To imię Jezus. To imię Jezus. Chwała. 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 Chwała.
jest jak nasz Bóg? Któż jest jak nasz Bóg wszechmocny? Któż jest jak nasz Bóg? Moi drodzy, chciałbym, abyśmy kontynuowali dalej ten czas uwielbienia, ale tak jak to wczoraj Maciek na spotkaniu młodzieży powiedział, w trochę inny sposób. I tak sobie myślałem, co ja wam powiem i powiem tak. Kobiety są znane z roztropności. Tak trochę seksistowsko będzie, ale tak tylko trochę. Są rozważne, przewidują wydatki, na to nas stać, na to nas nie stać. Ale mężczyźni, i tak chcę wierzyć, są znani z gestu. Potrafią mieć gest. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj byli ludźmi, którzy mają ten gest hojności w nas. Chcemy dzisiaj zebrać ofiarę i dla naszych mówców. Apostoł Paweł mówi tak. Co z tego, że jakby zbieramy dobra ziemskie, jeśli dajemy wam dobra duchowe. Ja myślę, że jesteśmy dzisiaj ubłogosławieni, prawda? Otrzymaliśmy wiele, wiele gratisów. Ale wiecie, tak naprawdę w rzeczywistości duchowej tylko zbawienie jest gratis i to tylko pozornie, bo kosztowało śmierć Jezusa Chrystusa. Chcieliśmy, żebyście czuli się jak w domu, bądźcie zawsze tutaj zaproszeni, pewnie kolejna edycja będzie następna i tak dalej. Ale chcielibyśmy dzisiaj po pierwsze uwielbić Boga, a po drugie uhonorować naszych mówców. I tak sobie myślałem, Panie, ile powinniśmy zebrać? I tak sobie myślę, dwa koła. Ale sobie myślę, dwa koła to nie jest żadne wyzwanie. I tak sobie pomyślałem, ile? 1000 euro. Czy to jest dużo? Policzyć, ilu nas tu jest, to jest śmieszna kwota, mówię wam serio. A więc chciałbym, żebyśmy zebrali dzisiaj 1000 euro, żeby każdy z nas był hojny i zrobimy to na dwa sposoby. Po pierwsze, możesz wrzucić cash, czyli gotówkę. I wiecie, ja nie będę opowiadał tych wszystkich banialuków, czuj się wolny i tak dalej. To tak zawsze dobrze brzmi, żeby nikt nie wyszedł obrażony. Czuj się wolny. Ale ja chciałbym dzisiaj naprawdę złapać nas za męskie serce. Serce hojności, serce gestu szacunku. Wiecie, kobiety z natury są takie poddane, pokorne, ale mężczyźni potrafią naprawdę bardzo często w niesamowity sposób okazać szacunek drugiemu mężczyźnie. Wiecie, już nie chcę przenosić tych stosunków mafijnych, nie, że jest mafiozo i on jest capo di tutti capi, ale chciałbym dzisiaj, abyśmy pomyśleli, jak warto okazać szacunek ludziom, facetowi, który przyjechał z Norwegii, nie stawiał nam żadnych warunków. Po prostu przyjechał. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli okazać sobie tą lojalność, ten szacunek. Cash można dać tutaj i niech to będzie dla ciebie naprawdę taki, wiesz, hojna ofiara. Ja pójdę tam, bo tam z tyłu jest Monika, jako chyba jedna z dwóch kobiet na dzisiejszym spotkaniu, która ma terminal. I możemy pójść do niej z terminalem, także jak to, no excuse, nie ma wymówek. Ale tak całkiem serio chciałbym, żebyśmy byli ludźmi szacunku. Aby Kościół nie był kojarzony z tym, szczególnie polski Kościół, no przyjechał, bo bogaty.
no to przecież miał przyjechać. Wiecie, to jest mentalność dziadów. Dziad zawsze czeka, aż ktoś bogatszy mu coś da. A dlaczego my nie możemy dzisiaj pobłogosławić? Dlaczego my zawsze musimy być tymi, kurczę, ubogimi krewnymi? A może właśnie nie jesteś ubogi krewny, tylko z siebie takiego robisz. A więc bądź dzisiaj, wiecie, ostatnia myśl. Moja mama przez lata była na wysokim stanowisku i była bogata. Ja dzięki niej też byłem bogaty. Może nie bogaty, ale nic mi nie brakowało. Ale wiecie, kiedy poszła na emeryturę, już taka nie była bogata. Ale zawsze miała gest. Zawsze zachowywała się, jakby miała miliony na koncie. Zawsze, kiedy przyszła do swoich wnuków, dawała im pieniądze. Wiecie, i często mówiliśmy, mamo, ale mama ma taką emeryturę, jaką ma. Uspokój się, ja chcę dać im pieniądze, ponieważ mam. Czy miała, raz nie miała, ale miała królewski styl. I chcę, żebyśmy mieli ten królewski styl. A więc, moi drodzy, cash tutaj, 1000 euro zbieramy dla naszych mówców. Czyli to jest ile teraz, bo już się pogubiłem w tych walutach. Ile to jest? 4700. To może 1000 baksów. To jest 502. 5 koła, dobrze. Postarajmy się 5 zebrać. Rozdzielimy to według potrzeby, ale zróbmy to, nie bądźmy wieśniakami, tylko po prostu każdy ile może, zapraszam do terminala, niech Bóg was błogosławi, a my dalej będziemy uwielbiać. Gotówka tutaj, ile możesz, młodzi, wrzucisz piątaka, super, wrzucisz dychę, też super, niech to zawsze będzie hojny dar. Gramy dalej. Mocny jest, On czyni cuda, nieskończoną moc. Co kiedyś działo się i jeszcze więcej może czynić wciąż. Nie ma takiej duszy, której Bóg nie umiałby osunąć, On ma wszelką moc. Nie ma takiej duszy, której Bóg nie umiałby ocalić, On ma wszelką moc. O ciemną noc zmienia w nowy dzień, zmienia w nowy dzień. Serc, on pokonał śmierć, Bóg przebudzi.
przebudzenia jest wśród nas, jest wśród nas. Burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już pał. Bóg przebudzenia jest wśród nas, jest wśród nas. On odnawia swój kościół, on odnawia to miasto. Bóg przebudzenia jest wśród nas, jest wśród nas. Burzy wszystkie warownie, każdy łańcuch już spadł. Bóg przebudzenia jest wśród nas, jest wśród nas. O ciemną noc zmienia nowy dzień. Jestem wolny.
tu dla Ciebie, Jezu. Dla Ciebie, Ojcze.
serce. I każde kolano się ugnie. I każde kolano się ugnie. Twoje słowo, Twoje słowo, Twoje słowo. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Chwała Ci, Jezus. Niestraszny nam, lecące strzał, ataki wroga, niech spadają wciąż, my będziemy trwać. Odbieramy wolność, Bóg wygrał bitwę tą. Jesteśmy wyzwoleni, przywrócił życie nam. Dziś odbieramy wolność, Bóg wygrał bitwę tą. Jesteśmy wyzwoleni, przywrócił życie nam. Jesteśmy wyzwoleni, przywróć.
estetą. Jesteśmy wyzwoleni, przywrócił życie nam. Dziś odbieramy wolność, Bóg wygrał bitwę tą. To było dobre, amen. Jesteście świadkami, ta piosenka jest pierwszy raz na polskiej scenie i zaśpiewa ją Filadelfia. Nasz team. Zaklaskajmy dla nich. Czy możemy powiedzieć i wykrzyczeć to dzisiaj, że Bóg wygrał dzisiaj bitwę? Jeszcze raz, czy Bóg wygrał bitwę? Amen. Amen. Panowie, ja wiem, że konferencje i różnego rodzaju wydarzenia są dobre. Ale Bóg chce, aby to uwielbienie było w nas codziennie, abyśmy, kiedy wrócimy do swoich domów, żyli uwielbieniem. Aby, kiedy wrócimy do swoich domów, abyście byli najlepszymi mężami, najlepszymi ojcami, jacy mogą być. Abyście kochali swoje żony, byli dla nich hojni, zabierali na kolacje, zabierali na randki, swoje dzieci kochali jak nikt na świecie. To jest przedostatnia piosenka. Bardzo, bardzo gorąco wam dziękujemy za wasze serce. Dziś wiem, jak wygląda ten prawdziwy lwiryk, bo to dzisiaj było słychać. Bardzo wam dziękujemy. Bardzo wam dziękujemy. Zaklaskajcie dla siebie. Zagramy jeszcze jedną piosenkę. Oczywiście z tradycji musi być co? Męskie granie. Męskie granie zagramy, ale podziękujmy raz wszyscy zespołowi. Na perkusji Kuba Breś. Dziś pamiętam, na basie Robert Breś. Mati Krzuczek. Krzuczek. Olek. Paweł Busz. Gościnnie Robin. Krzysztof Doktorek. Tomek P. Benio Wiecznie Zakochany. Piotrek. Łukasz Busz. I wielkie, wielkie panowie brawa dla Oli. Oczywiście po zakończeniu, po ostatniej piosence zapraszamy was jeszcze na kawę, na ciastko. Miejcie dobry czas, jedźcie do domu bezpiecznie i przyjedźcie do nas za pół roku. Zrobimy następną, zupełnie inne uwielbienie. Zapraszamy was. Za dużo roboty, a kołaczy brak.
życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wróg, młodych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wróg, święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, ile się da, miłości wróć, młodych ludzi wokół. Brawo, brawo, brawo. To było męskie granie, a to było męskie uwielbienie. Widzimy się za pół roku, drodzy goście, zapraszamy do kawiarni. Podziękujcie kochanej Monice, która tam jest i przyjechała do nas z Solesna, żeby nam dzisiaj usłużyć w kawiarni. Idźcie jeszcze, siądźcie tam. A my, drodzy Filadelfianie, faceci, dwie minuty nam zajmie rozłożenie tych krzeseł, a potem tam dołączamy. No i miejcie cudowny wieczór.